Wieczór telewizji w Polsce, zaczynają się wakacje, właściwie już się zaczęły i zaczyna się okres, kiedy niektórzy ludzie mają dylemat, jak tu wyjechać na wczasy, kiedy w domu jest zwierzę, i bardzo niedobrzy ludzie po prostu to zwierzę porzucają, albo wyrzucają z samochodu na szosie, albo przerzucają przez ogród jakiś, jak, do jakichś ludzi, albo do schroniska przyprowadzają, przywiązują. Oczywiście nie odważą się na to, żeby przyjść i powiedzieć, że muszą oddać tego psa, bo już nie chcą go mieć. I mamy problem. Zresztą mamy taki sam problem jak po świętach, kiedy okazuje się, że prezenty pod choinkę w postaci małych szczeniaczków nie były bardzo trafione, bo szczenie trzeba wychować, zaopiekować się nim, wyprowadzać na spacer. A potem okazuje się, że także po komuniach, bo zdarzają się prezenty komunijne. I dzisiaj właśnie między innymi o tej sprawie będziemy rozmawiali z panią Anną Chodakowską, prezesem Fundacji Arka i z panem stowarzyszenia przepraszam, i z panem dyrektorem Henrykiem Strzelczykiem, dyrektorem warszawskiego schroniska na Paluchu. Może zacznę od pana, jeżeli pani pozwoli, pani Anno, od pana dyrektora. Rzeczywiście państwo obserwują w tym okresie przedwakacyjnym, że zwiększa się liczba psów porzuconych? Ta liczba już nie jest w tej chwili tak drastyczna, jak miało to miejsce jeszcze 5-6 lat, gdzie podczas zmiany turnusów, to doskonale wiemy, kiedy zaczyna się turnusz, pierwszy jest zakończeniem roku szkolnego i później co 2 tygodnie, zawsze po takim okresie do schroniska w ciągu doby potrafiło trafić 30-40 zwierząt porzuconych, zadyszanych. Pamiętam takiego dobermana, który starł sobie poduszki, więc jaką odległość musiał pokonać, szukając swoich opiekunów, bo opiekunowie wyjechali na wakacje. A jest to naprawdę przykra sprawa dla zwierząt, bo one tak naprawdę nie wiedzą, co zrobiły złego. Chyba tylko to, że są w tym domu i nie zostały właściwie potraktowane. Dziś mamy to naprawdę bardzo mały odzew i z pierwszego turnusu do schroniska przybyło 11 zwierząt, rozumiem tu niedzielę i poniedziałek. Natomiast w chwili obecnej już się wszystko ustabilizowało i się nie zmieniło. Z tego powodu cieszymy, że odpowiedzialność wzrosła. Już teraz potrafimy zamawiać w czasy, kwaterę, zapytać, a czy ja mogę z pieskiem? I naprawdę wiele pensjonatów, wiele ośrodków zgadza się na to i nawet te zwierzęta cieszą się popularnością wśród gości. No nawet jest opublikowana wykaz w internecie, jest opublikowany plaż, na które można wejść z pieskiem. Dosłownie zgadza się. Osobiście miałem możliwość we Władysławowie obserwować miejsca, gdzie przychodzi się z pieskami. Co więcej, ja tam spotkałem nawet osoby wypatrywające, które spacerowały z kotem na smyczy i byłem naprawdę zdziwiony, bo w warunkach Warszawy nie trudno jest spotkać kogoś spacerującego z kotem na smyczy, a tam na plaży naprawdę wielka radość i ten kot naprawdę był zainteresowany. Więc nie możemy mieć w tej chwili jakby atutu, że nie mam co zrobić psem. Myślę, że dla właścicieli hoteli, czy schronisk, czy gospodarstw agroturystycznych taka oferta powiększona o pieska to przysporzy klientów im raczej, prawda? Tak, tak, one są w ogóle atrakcją. Ja swego czasu je zabierałem swoją, w tej chwili ma już 19,5 roku i dla niej to by był ogromny wysiłek, ale zabierałem ją ze sobą i co więcej, nawet pani, u której kwaterowałem, sama zwracała się do mnie, a może mi pan zostawić ją na godzinę, ona jest taka miła, mówi, a tu są dzieci, mówi, więc one po prostu będą miały atrakcję. No dobrze, ale te miłe rzeczy są miłe, ale pani Anno, nie jest dobrze w Polsce ze schroniskami, takich nie jak dobrze, na Paluchu, to ze świecą to jest, szukać, to jest prawda? Bardzo dobre schronisko. Walczyliśmy o to, żeby to było dobre schronisko, bo było wcześniej różnie i bardzo się cieszę, że właśnie taki status w tej chwili jest, jak jest. I gratuluję panu serdecznie. Dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy, jeszcze to pierwsza rzecz, o której państwo rozmawiali. Ustawa mówi w pierwszym zapisie swoim, że zwierzę nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie i opiekę. Zwierzę, jeśli ktoś się decyduje na zwierzę, to trzeba to robić odpowiedzialnie. Człowiek nie może być kompletnie nieodpowiedzialny, człowiek nie może się nie liczyć z tym, że zwierzę może go zaskoczyć. Na przykład tym, że musi z nim wyjść na spacer, albo z tym, że jest głodny i trzeba mu postawić wodę, prawda? Albo że czasem trzeba wydać pieniądze i pójść z nim do weterynarza. Jeżeli ktoś nie jest gotów na takie wydatki i na taki rodzaj skupienia się na tym zwierzęciu, zwierzę bywa u niektórych jak członek rodziny. Jak można kogoś takiego przywiązać w lesie do drzewa? Przecież jakim tłumokiem wyzutym z wrażliwości i z przyzwoitości trzeba być, żeby postąpić w ten sposób?
Ja nie chcę nikomu dokuczyć ani obrażać, ale uważam, że to jest okropne, jakaś to są odruchy patologiczne w ogóle. No patologiczne, tak samo. Tylko, że za te patologie się siedzi. A nie idzie się do domu bez klamek, prawda? I rzeczywiście prawo powinno być egzekwowane, dlatego że ja nie wierzę w resocjalizację człowieka, który to zrobił po prostu. Nie wierzę. Taki zakaz trzymania, posiadania zwierzęcia powinien być dożywotni w takich przypadkach. Tak, no ale jesteś 10-letni bodajże, tak, prawda? Ja ale jeszcze chciałam jedną rzecz dodać. To, co państwo mówicie, to jest łagodna pianka. Przecież ludzie potrafią przywiązać zwierzę w lesie, tak, owinąć mu tak tą taśmą klejącą pysk, żeby nie szczekał, na tak krótkim sznurku i on tam umiera, bo jego nie słychać. Ale i on to robi celowo. Dlaczego? Nie ma odwagi przyjść i oddać do schronienia? Nie ma odwagi. Nie, my jesteśmy temu winni, bo jeśli mamy zwierzęta i mówimy, że je szanujemy, to powinniśmy dać im tożsamość. Ale nie ma ustawowego obowiązku czipowania zwierząt. O właśnie, to jest prawda. I brakuje tożsamości. No bo jak mógłbym odmówić swojemu zwierzęciu, które jest moim jakby oddanym w całości, całym duchem i ciałem przyjacielem, odmówić własnej tożsamości, powiedzieć, że to jest nie mój. Jak mógłbym? Ale nie ma ustawowego obowiązku. A dlaczego? Bo ustawa jeszcze tego nie przewidziała. Schronisko na paluchu czipuje zwierzęta od 2005 roku. Ale teraz jest to w projekcie nowelizacyjnym. Jest w projekcie. Nawet obowiązek czipowania zwierząt również właścicielskich. Z niecierpliwością czekamy na to. Przecież to nie jest jakiś dodatkowy wydatek z budżetu państwa. Tak. Więcej, zdarzają się gminy, u mnie na przykład w Brwinowie czy w Milanówku, gdzie nieodpłatnie się czipuje. Tak. Weterynarze są finansowani przez gminę i czipują te zwierzęta nieodpłatnie. Obawiam, przepraszam, że jeszcze panu, niech pan zapamięta, co on chciał powiedzieć, bo ja zaraz zapomnę. Że po prostu ktoś patologiczny jest w stanie wyrwać chipa nawet, żeby to zwierzę z powrotem było bez tożsamości. I on ma ten chip, nie wiadomo gdzie, no zginął mi chip, prawda? Są tysiące sposobów nawet na ominięcie tego. No ale zawsze by to trochę zwiększyło odpowiedzialność. No jak zwierzę ucieknie, prawda? To go najpierw musi znaleźć, no, tak? Ale jeżeli go przywiąże ale do... Proszę państwa, tak jest, że gminy płacą ogromne pieniądze. Rozmawialiśmy tutaj przed programem w przypadku takiego schroniska na 5000 zwierząt, gdzie gminy w ciągu chyba 5 lat właścicielowi zapłaciły prawie 17 milionów złotych. Gminy ogromne pieniądze wydają, ale gminy nie wydają tych pieniędzy na to, żeby się tymi zwierzętami opiekować, tylko żeby je wyłapano i żeby mieć święty spokój. Tak, gminy zrzucają z siebie problem. Ale musielibyśmy to doprecyzować, bo mówimy, że gminy opiekują się zwierzętami. A tak naprawdę to gminy izolują zwierzęta, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. I powinniśmy tą sytuację odwrócić, bo to nie zwierzęta sobie zagrażają mieszkańcom, ale mieszkańcy zagrażają zwierzętom. Chce pan zamknąć mieszkańców do schronisk? I produkują niechciane zwierzęta. Dopóki w schronisku jest choć jedno zwierzę, nikt nie powinien rozmnażać nawet rasowych zwierząt. Bo te zwierzęta, które są, jest im bardzo trudno. Mój zespół, który składa się z 290 wolontariuszy, 65 pracowników, pracuje w zasadzie 7 dni w tygodniu, dzień i w nocy. Czasami wykonują swoje zadania w pracy, bez wiedzy szefa, po to, żeby znaleźć dla tych zwierząt dom. I jeśli gmina tylko chce wyizolować te zwierzęta od swoich mieszkańców, pozbyć się problemu i zapłacić, to jest taki efekt, a nie ma przeciwdziałania. Możemy dopłacić do sterylizacji, możemy dopłacić do chipowania, możemy pomóc rodzinom, które są w trudnej sytuacji i nie stać ich nawet na utrzymanie zwierzęcia, a niekiedy to zwierzę to jest jedyna radość w tej rodzinie. Tu powinniśmy skierować środki. I kiedy schronisko podejmowało współpracę z gminą Piaseczno, to postawiło warunki. Jeśli gmina Piaseczno będzie dopłacała do zabiegów kastracji i sterylizacji, jeśli wprowadzi bezpłatne chipowanie zwierząt, to tak, schronisko przyjmie zwierzęta również z gminy Piaseczno do schroniska na paluchu. Jeśli nie uczyni tego, nie. Czyli schroniska mogą kształtować również politykę prozwierzęcą na swoim terenie, którym działają. Ale żeby to było możliwe, nie może być wprowadzone schronisko dla zysku. Ono musi działać non profit. Czyli nie może być to prywatna firma. No właśnie, a takich schronisk jest. A już to wyleciało z naszego projektu. Tak. Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Bo te schroniska, które są zarejestrowane, one podlegają inspekcji weterynaryjnej. Tak. A te prywatne schroniska też podlegają? One też podlegają, bo to schronisko... Ale już hotele nie. Ale hotele nie, przytuliska nie. Dlatego w przytulisku potrafi... A to są incydentalne rzeczy. Wystarczy, że organizacja lub osoba prywatna nazwie to miejsce przytuliska,
przytuliskiem. Przepisy ustawy o ochronie zwierząt nie wymieniają takiej instytucji jak przytulisko, a zatem nie podlega ona ani rejestracji, a jak nie podlega rejestracji, nie podlega nadzorowi. I tam się dzieją trudne rzeczy, bo nikt nie jest tego kontrolować. W moim schronisku 290 wolontariuszy to jest kontrola społeczna. Oni więcej zobaczą niż najlepsza inspekcja. Dlatego w ustawie o ochronie zwierząt, tam gdzie jest mowa o prowadzeniu schronisk, powinien być obowiązek w odpowiedniej ilości wolontariatu, który zapewni opiekę. Wolontariusz jest ojcem, matką, opiekunem zastępczym dla tego zwierzęcia. Schronisko powinno być przystankiem, a wszyscy powinni zadbać, żeby było jak najkrótsze. No właśnie. I teraz jest taki pomysł jednego z kandydatów na prezydenta Warszawy o tym, taki pomysł, żeby pan minister Jaki zgłosił taki pomysł, żeby osobom, które chcą adoptować ze schroniska zwierzę, dawać taki jednorazowy dodatek w postaci, no, mówił o bonie, o bonu. O bonusie. W każdym razie nie w pieniężny dodatek w wysokości 1000 zł, ale coś, co mogłoby być wykorzystane w tym pierwszym okresie, kiedy zwierzę jest u nowego właściciela, na opiekę weterynaryjną, na lekarstwa, jeżeli zachoruje, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobry pomysł? Pomysł o jakimkolwiek bonie jest dobrym pomysłem. To, co wspomniałem, jest wiele osób w bardzo trudnej sytuacji. Właśnie Bęckie schronisko pokazujemy widzom. W bardzo trudnej sytuacji finansowej. I ta pomoc jest tam potrzebna. Tak jak mamy ośrodki pomocy, dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej dla rodzin, które są w trudnej sytuacji, i pomagamy tam ludziom, pomagamy tym rodzinom, to powinna być również podobna instytucja, która pomagałaby zwierzętom, które są w tych rodzinach. Bo przecież one muszą wybierać, czy kupić jedzenie dla dzieci, czy iść z tym zwierzęciem do lekarza. Są również emeryci i renciści, którzy mają niskie dochody. Ale jestem zdania, że nie powinniśmy oferować tego w samym procesie adopcji, bo ta adopcja powinna być przemyślana, powinna być wynikająca z potrzeby, z serca, skontrolowana. Nie powinno się dopłacać do miłości, tak, bo my oczekujemy, że te zwierzę będzie traktowane jak członek rodziny. Panie dyrektorze, ale jak do schroniska przychodzą osoby i państwo już zbadacie wszystko, że one są osobami godnymi zaufania, bo rozumiem, że taki wywiad jest przeprowadzony, i państwo im tego psa swojego oddają, to czy państwo mają potem mechanizm, żeby kontrolować, jak mu jest w tym domu? Mamy mechanizm kontrolować. Mamy wiele jakby elementów. Pierwszą rzecz to jest bardzo wzrosła wrażliwość społeczeństwa, na przynajmniej naszego miasta tutaj Warszawy, na krzywdę zwierząt. Na dzisiaj, kiedy pojawi się jakiś pies, który nie ma swojego opiekuna, on jest w zasadzie natychmiast przechwytywany, oddawany Straży Miejskiej i szybko do nas jedzie. Jeśli ktokolwiek widzi, że coś się dzieje, otrzymujemy sygnały. Moi wolontariusze utrzymują kontakty z osobami, które adoptowały zwierzęta, które były pod ich opieką. Co więcej, w sytuacjach trudnych osoba adoptująca ma prawo poprosić tego wolontariusza, żeby pomógł jakby w sytuacji trudnej, w której się znaleźli. I wolontariusz nigdy nie odmówi. My nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich adopcji, ale tam, gdzie pojawiają się wątpliwości, tam, gdzie uważamy, że powinniśmy dotrzeć, jedziemy, sprawdzamy. No właśnie, pytam pana o to, dlatego że jeżeli nawet ten pomysł tego bonu 1000 złotych dla nowego właściciela psa ze schroniska byłby zrealizowany, no to jaka jest pewność, że jak te środki z tego 1000 się nie wyczerpią, to coś z tym psem się nagle stanie? Albo zostanie z powrotem oddany do schroniska, albo porzucony na ulicę. No one są chipowane, więc to jest... Jest to złe ulokowanie tego pomysłu. Bo jeśli adoptujemy 2-letniego psa, to w zasadzie po zakupieniu mu żywności i leżanki nie mamy innych wydatków. Ten pies razem z opiekunem starzeje się. Podobnie jak opiekun zwierzęcia coraz częściej wchodzi do lekarza, coraz częściej wchodzi do apteki i jego wydatki na utrzymanie jego zdrowia ciągle rosną, podobnie dzieje się z tym zwierzęciem. Ten bonus powinien być potrzebny dla zwierząt, które są u schyłku swojego życia, które... To są tak zwane szczególne adopcje. Czasami są to adopcje nawet paliatywne, bo takie adopcje też istnieją. I tam powinniśmy ulokować, aby odciążyć tę osobę, która u schyłku życia, kiedy to zwierzę staje się już niedołężne, kiedy już mu bardzo trudno jest funkcjonować, dalej utrzymuje przy życiu, opiekuje się nim i wtedy odciążyć go. Dla zwierząt geriatrycznych bonus jest jak najbardziej. Dla szczeniaka nie powinno być bonusu, bo jego wydatki są bardzo małe.
Natomiast tak jak powiedziałem, że państwo dajecie go zaszczepionego, ale Patryk, jak i bardzo dobrze, że w ten sposób się zachowuje. Można by podpowiedzieć, że może ten bonus powinien być taki. Natomiast już przecież jedną ustawę nam zrobił pod tytułem podwyższenie kar za znęcanie i nawiązek. To jest bardzo słuszne i myślę, że on jest po prostu zwierzolubny. Jest potrzebna kara. Ale jest potrzebna i edukacja. Edukacja. Ja powiem na swoim przykładzie schroniska na Paluchu. Trzy lata temu odbieranych ze schroniska było przez właścicieli tylko 21% psów. I proces odbioru tych zwierząt przez właścicieli w zasadzie był 7, 10, 12 dni. Kiedy wyszliśmy na miasto, kiedy przekazaliśmy informacje, kiedy zrobiliśmy grę edukacyjną, jak odszukać swojego psa, który zginął, co zrobić z psem, którego znaleźliśmy, by się komuś zgubił, po trzech latach 46% psów odbieranych jest przez właścicieli i w zasadzie dzieje się to w ciągu 48 godzin. I to jest ogromny sukces. Nie możemy skupić się na jednym, pozostawiając pozostałe elementy tego procesu niedotknięte. Wiele gmin, wielu mieszkańców gmin, różnych gmin nawet nie ma pojęcia, co zrobić, kiedy znajdzie psa i gdzie szukać własnego, który zginął. I ta edukacja powinna być obowiązkowa w każdej gminie. To jest człowiek zapalony. Pani Anno, wróćmy jeszcze do ustawy o ochronie zwierząt, bo pani mówi, że jeszcze trwają prace, które mają doprowadzić do nowelizacji, prawda? Ustawa o ochronie zwierząt, która jest zaproponowana przez PiS, a w znacznej mierze przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dzieją się rzeczy haniebne w tej chwili, ponieważ zaczęły wypadać z tej ustawy zapisy, o które w niej głównie chodziło, a więc wyleciały łańcuchy. Psy na łańcuchach mamy dalej trzymać. Dzisiaj przerwę pani, ale dzisiaj widziałam w internecie zdjęcia 3-miesięcznej suczki. Na łańcuchu. Na łańcuchu, 3 kilogramy ważący, na olbrzymim łańcuchu na wsi. Bo pani właścicielka chce mieć psa obronnego. Tak. Ale musimy wrócić do tematu. Ale poczekaj, jeszcze do mnie, trafiło zwierzę, któremu łańcuch na szyi trzeba było nożycami od drutu odciąć, żeby go uwolnić. A pod spodem jedna wielka, ogromna rana. I to jest tragedia zwierząt, że pozwalamy na to, żeby nasz przyjaciel stał na łańcuchu. Ja nie wiem, na czym polega to nieszczęście, bo tu się mówi o jakiejś tradycji. Jak jest zła tradycja, to trzeba ją zmienić. Przecież te zwierzęta mają być teraz w kojcach. I to jest taki, wiadomo, że wszyscy byśmy chcieli, żeby one biegały po łące, prawda, i były wolne. Ale przecież wiadomo, że w obejściu muszą być, bo tam jest zwierzę. Masz czekać, no niech szczeka, wszystko dobrze. Tylko chodzi o to, że w takim kojcu też, mam nadzieję, że byłoby to samo, bo tego nie wiem jeszcze, że to zwierzę byłoby w kojcu jakąś ilość godzin by biegało. Przecież tu nie można puścić psa, bo nikt nie ma płota. Nikt nie ma płota. Ale musimy wrócić do jeszcze jednej możliwości, o której nikt nie wspomina. Rozmawiamy tutaj z panią Anią o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Ale w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt wydane jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia schronisk. I proszę zwrócić uwagę na to, nie ma nigdzie mowy o tym, jaką wielkość kojec w schronisku powinien mieć pies, ile powinno być zwierząt w boksie, ile zwierząt powinno maksymalnie być w schronisku. To rozporządzenie. I tu przecież, minister mógłby zareagować, wysłuchując głosów naprawdę miłośników zwierząt, prawdziwych miłośników zwierząt, i doprecyzować to. Na dzisiaj weterynaria... Wyleciało, o czym musimy walczyć, żeby wróciło. No. Ale dobra. Jeżeli pani ma na myśli zwierzęta futerkowe, to polecam państwu dzisiaj rozmowę, którą o 12:10 Piotr Barełkowski odbył z przedstawicielami Zielonych i z przedstawicielami, no można powiedzieć, że prawie hodowców na ten temat. Na naszej stronie w polsce.pl ona jest. I na zakończenie myślę, że państwo podzielą mój apel. Po pierwsze taki, że jeżeli rzeczywiście uznajemy, że zwierzę nam przeszkadza w wakacjach, nie porzucajmy go w lesie, nie zostawiajmy go przywiązanego pod sklepem, nie przerzucajmy komuś przez ogród. Zaprowadźmy do schroniska. No naprawdę, wstyd? No wstyd. Wstyd, ale trzeba było brać to zwierzę z pełnym poczuciem odpowiedzialności, że kiedyś na te wakacje się wyjedzie i że nie będzie się miał kto nim zaopiekować. Można też to zwierzę zaprowadzić do hotelu pod warunkiem, że sprawdzi się warunki.
i wtedy dokładnie będzie trzeba trochę zapłacić. No tak. Ale hotel to nie jest zły wynalazek na 2 tygodnie. Czy widzę, na... że dużo przed nami mamy jeszcze. Przyjaciół, znajomych, rodzinę, których no możemy tak poprosić, zaopiekujcie się naszym psem. Ale rodzina jeszcze gorsza. A jak będziecie wyjechali, to my się zaopiekujemy waszym. Mamy ta dużo zasada sąsiedzka, koleżeńska musimy jest bardzo zakładać, dobra. Musimy zakładać, że ludzie są dobrzy i uczciwi. I ja jednak uważam, że edukacji nigdy nie za wiele, w związku z tym mam nadzieję, że jeszcze z państwem nieraz się w moim programie spotkam i będziemy o losie naszych ukochanych zwierząt rozmawiać. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla pani psa. Dziękujemy bardzo. Niestety będę obchodziła w lipcu, 7 lipca rok, jak już moja sunia odeszła od nas. To ale niech jest taki, się dobrze wiedzie. Jest taki mały, 5-letni spaniel i on na razie... Na razie grzecznie. Miałam owczarka niemieckiego, to moja ukochana rasa ja zresztą. Tak, myśmy wiedzieli o tym właśnie, ja widziałam o tym, to zapraszam do adopcji.